Siema, siema, jestem Ryan Giplet, jest kolejny odcinek naszej serii Podwórko Kolinsty i witam was w ten piękny poniedziałek, bo to jest odcinek na poniedziałek, więc siemaneczko. Wszystkim zapraszam do oczywiście na Twitcha, bo tu się wszystko dzieje, nagrywam te odcinki i właśnie na Twitchu są ze mną widzowie, tutaj są na dole. Więc, przepraszam, aż się muszę wybekać przed odcinkiem, nie? Więc zapraszam na Twitcha, bo jak mówię, to właśnie wszyscy są, nie? Ponadto, chłop patrzy po prostu co się dzieje, bo dzisiaj będziemy robić usługi. Mam wszystko gotowe już, ale to zrobię też u siebie. Ponadto chcę wam powiedzieć jedne rzeczy. Jestem od dzisiaj do końca sobota, ale dla was no, od tego poniedziałku, kiedy jest odcinek. Jestem posiadaczem Gaming Button Boxa i ogólnie link w opisie do tego macie, do całego tego Gaming Button Boxa. Jest to mój... jakby autorski projekt, ale oczywiście wykonanie jest od Gaming Button Box. Nazywa się on tam model RayJoy, więc jak coś to łatwo znaleźć. RayJoy, bo Ray to Riot, nie? Skrót, a Joy, bo joystick, nie? Wiesz o co chodzi. Taki model się nazywa. Więc dzisiaj będę go używał troszeczkę, a w kolejnych odcinkach na pewno bardziej, bo będę używał już Tura, nie? Który wygląda świetnie, więc zaraz za chwilkę pokażę, jak to wygląda. Okej. Okay. No, więc... Tur działa, jak widzicie, zarąbiście. Niedługo będziemy z nim jeździć, nie? Ale to nie dzisiaj o tym. O tym jeszcze sobie na pewno pogadamy innym razem. Dzisiaj jedziemy na usługi. Musimy wykosić u sąsiada naszym tutaj klasikiem, bo on mnie tam zadzwonił, poprosił. Słuchaj, realcik, 7 stówek ci płacę i ten. I wykosisz mi soję. Ja mówię, nie ma problemu, nie? Pojedziemy sobie. Tutaj też mamy dzisiaj przygotowany zestaw do... tego, jak to się nazywa? Ktoś mi powie, jak to się nazywa? Do zgrabiania, o, zgrabiarka, no, do zgrabiania też, nie? Więc fajnie. Ponadto dla osób, które nie śledzą mojego fanpage'a, ale zapraszam wam serdecznie, albo na kartę społeczności, ta plandeka, którą tu widzicie, będzie dla was wydana jako osobna modyfikacja w trzech różnych wariantach kolorów, czyli tym niebieskim, zielonym oraz szarym. Są dwie wersje, każdy z tych kolorów, z cegłówkami, które można podnosić, oraz bez cegłówek, nie? Więc więcej informacji macie tam na społeczności, na YouTubku albo na właśnie Facebooku. Dobra, brama otworzona, otworzona. To ja siadam sobie tutaj. Zapalamy maszynę i co? I powoli ruszamy, nie? Ruszamy powoli tam na to poletko. W miarę szybko powinien tam pójść, więc nie myślę, że niedługo nam to zejdzie, bo kawałeczek to jest nieduży, a jednocześnie też chciałbym to ogarnąć dzisiaj i móc już z wami przejść do... o, tu trzeba to powolutku wyjeżdżać. Móc wam już przejść do naszych pól, czyli do naszych łąk, które dzisiaj będą robione, nie? Dobra. Co z kolem, bo to robiłem? No, nagrywam się odcinek na YouTube'a, więc nie wiem, czy to jest zupełnie moment, żeby ci to tłumaczyć, ale w sobotę aktualnie mam status test completed. Więc nie będę tego tłumaczyć za każdym streamie, jak to działa, po prostu skończyli testować, nie? Czekam na raport. Dobra, tu już ogólnie też miałem tutaj jakąś sojkę, miał być kontrakt, ale widzę, że się chłop pogarnął. Mówiłem mu, że za bardzo na końcówkę wreszcie czasu nie mam i jak coś to bardziej początek października, bo przecież z pola musiał się obrobić, no ale udało się, więc gdzieś tam po prostu zbieram tych, co sami nie zdążyli się wykosić i tak dalej, bo tam wiecie, już nie po ogarnieniu są. To nasza łąka jest w ogóle do zgrabienia i do sprasowania, więc też to będziemy sobie robić. No siema tak w ogóle, siema. Najpierw się pyta co z kolonią, potem pisze siema, nie? Taki to nic. Gdzie mam to w ogóle klapę otwartą? Otworzymy za klapę, nie? Jakby co. Dobra. Więc teraz fajnie, w końcu gdzieś tam te kierunku wskazy działa mi fajnie na tym button boxie i nie mam, nie będę miał z takich większych problemów, nie? O, coś tam się tłucze, ton. Kiedy... A będzie kiedyś Minecraft serwer, w sensie? Będzie jeszcze takie coś Kasper, myślę, że będzie. Ogólnie myślę, że sobie można postawić, o to właśnie tu mamy to poletko, 53. Myślę, że spokojnie to będziemy mogli postawić header po tej stronie, jak on tutaj stoi. O, idealnie. Dobra, trochę tutaj ten orka jest, więc tak lekutko wjadę tylko sobie. I tu na drodze jak sobie postawi, to idealnie będę mógł sobie zabrać, nie? Dobra. Cofamy sobie tam. Ja sobie pozwolę się trochę zagram z kamery z trzeciej osoby tutaj, żeby było mi troszeczkę łatwiej. Może też tak do końca nie będę stał na tej drodze, tylko tak trochę pod lasem, nie? Bo to jest takie w sumie tylko ten... króciutka usługa. A soi właśnie jak mówię, jeszcze nie kosiłem, więc jestem ciekaw w ogóle jak to będzie szło tym klasem. Mam go od niedawno w sumie, więc... ciężko mi szacować, co się będzie działo, nie? O! Prawie zaryłem. Dobra.
powinno nie być problemu, ale salamie. Dobra, trochę wygniotę, trudno. Powinno nie być problemu, jeżeli chodzi o sieczkę, bo to i tak z tego malutku leci, więc taka ala sama będzie, nie? Panie, liście z drzew do zbiornika lecą? No to trudno, no co zrobisz? Takie liście. Kable podpinam. Okej. Ogólnie to zaprogramowałem sobie też na tym boksie tura właśnie. Znaczy tura, motowidła, nie? Tak jeszcze muszę ustawić wysokość do nich, nie? Ale ogólnie mam wysuwanie i wsuwanie, nie? Więc tak jakby się trochę sobie ogarnąć, to można bardzo spoko to z tym działać, nie? Więc to jest kozak na pewno. Dobra, ruszamy. Nie ma co. Zobaczymy, co będzie sypało dla sąsiada. Oby jak nie gorzej, wiadomo, ale niech zapłaci jak najlepiej, nie? Kurwa, jak się kurzy tutaj. No, więc trochę z tej sojki pozbieramy. Polar się malutki, więc powinniśmy sobie z tym spokojnie się wyrobić. I jeszcze pojedziemy sobie pozgrabiać łąkę. Nie wiem, czy zdążę całą, ale zobaczymy. Pojedziemy tą dużą łąkę zgrabiać, bo na malutkich to tam wiadomo. A ta jest fajna, duża, nowa łąka, więc posprawdzamy sobie, nie? Co jest pięć. Czy ja tu będę mógł w ogóle podnosić na przykład maszynę sobie? O, mogę normalnie sobie też wyłączać, bo mam to wyłączać, mam to podpisane tak pod tym. No więc to spoko na pewno, że na tym boksiku to działa. Wiem, że to będzie trzeba wypełniać druga kamerka, żeby wam to pokazać dokładniej, ale zaufajcie mi po prostu, że jest spoko, nie? Dobra, ja lecę, później wbiję kula panie Stasie. Czemu każdy mi teraz to pisze? O co chodzi? Co było w tej paczce? Gaming Button Box. Dokładnie masz w opisie tam wszystko podane, nie? Jak on wygląda i tak dalej. Zapis streamu będzie, więc można sobie zobaczyć, jak go rozpakowywałem i tak dalej, nie? Więc na pewno spoko. Czyli jak status coś tam complete, to czekać na raport i trzeba poprawiać, czy może wyjść. No nie, jak tłumaczyłem już to wielokrotnie, nie? Jeżeli mam testing complete, to znaczy, że są po prostu te skończone, nie? I to oznacza tylko tyle dla mnie, że czekam na raport z ModHub'a, który powie mi, czy tam są błędy, czy mod mapa wychodzi, nie? Dana mapa, dany mod, nie? W tym przypadku World Mapa. Więc może być różnie, nie? Tylko szkoda, że sam ten testing complete akurat na weekend, nie? Siema, siema. Dzięki, zapalała. Witam. Okej. No, coś sąsiedzi słabo sypie tutaj. Kamień cały będę sobie chyba raz bardziej jeździł tutaj, nie? Bo trochę tak mi się to nie bardzo opyla to lecieć z tym. Bo w ogóle paskudne siernisko jest po soi, nie? W tym farmingu. Paskudstwo totalne. No widzicie tutaj, ta sieczka tak sobie leci tylko tyle co za kombajnem, a nie jakoś tam więcej. No ale wiecie, taka malutka sieczka została, więc więcej mówić, nie? Dobra, jakoś tam to sobie wygląda. Ja nie wiem, czy bym tu jeszcze nie zrobił sobie jakimś przypadkiem miniaturki fajne, nie? Bo to mogłoby być spoko. Albo to za chwilę, nie? To tam ogarnię. Ile raport też koło poniedziałku, wtorku? Nie no, raport będzie w poniedziałek raczej, nie? Mod taka bardzo szybko to sprawdzę te raporty, więc w poniedziałek powinien być. Myślę. Dobra. Fajna robota tu leci, więc całkiem nieźle bym powiedział. W sumie nawet nie wiem, czy teraz zrobić. Wie co? Ja chyba teraz sobie skoczę pociągnik po prostu. I bym wam od razu tu przyjechał. I może jakoś miniaturkę bym sobie pierdyknął, nie? Bo trochę będzie tutaj. Fajnie powstała na miniaturkę, nie? Dobra, włączymy sobie go. Tak samo też sobie zgasimy. Dobra. Tak robię takiego skipa. Działa to? Działa, dobra. Ciągle się musi wstrzymać tej stacyjki jeszcze, nie? Ale jest kozak stacyjka, naprawdę kozak. Fajny Phoenix tego jest, nie? Wiem, się jaram jak dzieciak, ale naprawdę rzecz fajna. Okej. Okay. Udameczka. Ogień i lecimy. A, bo z dziewiątkiem już odbijam. Ciekawe, czy w tym efesie wyjdzie rekord milenium? Nie wiem, to może jeżeli wiesz, jesteś ciekaw, to zapytaj jakichś tam modmakerów, którzy się tym zajmują, nie? Ja na przykład się tym nie zajmuję, więc za bardzo się nie powiem, nie? Czy takie coś może kiedykolwiek wyjść. Chyba się tu przyczepę do tego, no ale nie mam jakby, nie? Pozdrowisz, bo obiecałem. No to jak obiecałeś, to pozdrawiam. W takim razie. Niech będzie, nie? Dobra, zajedziemy tutaj. Wiecie co? Ja chyba sobie od razu skoczę po ten.
chyba sobie od razu też mogę skoczyć pociągnik do przetrącania, chociaż nie wiem, czy... Chyba z tym też tak do końca zjadę, nie? A może się uda zrobić od razu? Zrobimy może, nie? Siema, Semix. Nie, skoro trzeba pociągnik po zrobienie turkę i tak dalej, nie? Dobra, to mniejsza. To co? To ja zaraz się sam widzę, jak tutaj troszkę coś tam podziałam, nie? Więc dajcie mi chwilkę. No dobra, jesteśmy z powrotem, troszkę tutaj pojeździłem, trochę porobiłem i jakoś to wyszło. Zaraz skończymy pole. Siuntka już ogólnie przeprowadziłem sobie o podłąkę, żeby tutaj na przykład trochę sprawa zeszła, żebyśmy też tak nie jeździli. Ogólnie też z tą soją będziemy musieli paść na PGR, więc kawałeczek z tym jakby będzie roboty, drogi właściwie. Chociaż mimo, że kolej nie jest jakąś dużą mapą, to jednak jeżdżenie po tych skupach gdzieś tam, na przykład na PGR, to trochę wyzwanie, bo tam jest taka fajna górka, nie? Jakbyśmy nie pojechali tak na tą górkę, musimy się jakoś wtoczyć. I o ile na przykład nie autostrada tamtędy, znaczy autostradą, no to kryjówką, to tymi lądówkami tam też się docisnąć, to też jest problem, nie? Dlatego tam transport zawsze mnie wkurza, bo wiem, że muszę tam mieć mocny ciągnik, nie? Jak tam u mnie? Wiesz co, w porządku. Jaram się nową zabawką właśnie tym battleboxem i zobaczymy, co z tego dalej będzie, nie? Ale nie, no ogólnie jest spoko, jestem zadowolony jakby z tego, nie? Fajnie, lekutko to wszystko chodzi, nie ma jakichś problemów. Więc git, o, to naraz złapię? Bo nie do końca naraz złapię. Nic stąd nie widzę, nie? Światło, kurzy się i jeszcze ten cień. No co nie, no czuję, nie? Ale jakoś to idzie. Rally 2 drzewa wchodzi w pole 54. Chodzi o to pole, który tutaj, tak? Ten? A to już poprawiliśmy wszystko, wiesz, bo właśnie to jest najgorsze, że wygracie na pierwszej wersji mapy, a update zrobiony już jest około, nie wiem, miesiąca temu, nie? Update został zrobiony tego wszystkiego, bośmy na początku stycznia poprawiali, nie? A przecież ten mod chyba się ociąga, to dalej ludzie się doszukują jakiejś tam błędnej mapie, które tak naprawdę według mnie już nie istnieją, co nie? No ale jednak wygracie dalej na tej wersji z błędami, nie? Z błędami, no z jakimiś tam niedociągnięciami z mojej strony, nie? Więc spoko, no ale chociaż kilka tam osób się może zawsze pośmiać, nie? Że ten najlepszy polski mapmaker robi jakiś gniot, że budynek w budynek wchodzi, albo coś tam. Wiadomo o co chodzi, nie? No, więc zawsze jakby nie było gdzieś tam w internecie, nawet trochę jestem po to, żeby wam trochę dać tego humoru. Także można się pośmiać zawsze, nie? No, więc mam nadzieję, że ten update szybko wyjdzie, bo już też mi to wkurza, że grać na jakiejś starej wersji mapy, a już to właściwie mi się nudzi ta aktualna, nie? Więc, wiesz... Ej, kompa kupiłeś złożonego, czy sam składałeś? Sam składałem. Ogólnie, jak chodzi o kompa, to właśnie największy problem, no, nie było ze dobraniem wszystkich komponentów, że to się pasowały. I kilka tam osób mi z tym pomagało, ogólnie chyba 3 osoby wybierały specyfikacje pod mojego kompa. Wiem, że to nie do końca jest dobrze, bo jak ci 3 szuka, a ten... i składają jednego kompa, to średnio wychodzi, ale po prostu jakby te 3 osoby pomogły mi zebrać części i potem wybraliśmy tych części jakby najlepszego, nie? Więc to tu jest, to jest wynik tych konsultacji, nie? A długo na tego kompa czekałem, więc fajnie. Wiesz co, Kasper? Ogólnie ziomeczek ten od tego Gaming Button Boxa mówił, że ma w planach zrobienie tego na konsolę, nie? Tylko potrzebuję platformy do testów, bo mam PC-ta i chcę zrobić też testy na konsolę, a powinno trybić, nie? To jest zwykły kabelek USB, więc myślę, że tam nie powinno być problemu, nie? Software cały zawiera się w środku, więc żadnych tam dodatkowych rzeczy się nie instaluje, tylko po prostu podłączasz do USB-ka, programujesz sobie przyciski, no klawiszologia cała, nie? Tak jakbyś miał, nie wiem, shiftera robił czy kierownicę, nie? Tak samo. Programujesz sobie wszystko gdzieś w trybie, jak trzeba, nie? Dobra, mamy wszystko. Więc ja sobie rurę odpalę już. Albo sobie tam wystaniemy. Właśnie, idziemy na kolonię, to tamtędy pojedziemy sobie, dobra. Pojedziemy sobie tamtędy. Mam w miarę zaharzyć burtę, nie? Oto. Wie się? Troszkę podjechać bardziej do tego, nie? Czekajcie. Wychylić. Jest jakiś głupi, czy co, o co chodzi? Ty, pa! Siema, Lusek, witam! O! Powiedz, czemu takie jest, obsypie z błotem, nie?
No i dobra, sypie się. Fajnie. Messi koza 17 siemeczko, dzięki za followka. Słuchaj, że Robert Lewandowski będzie wydał własną grę. A ciekawe, jaka to będzie gierka. Jeszcze nie. Dobra, ja sobie ogólnie ciągnik tutaj. Szybki ciągnik. Koło nie zostawię. Zgasimy. O, tutaj mi chodził zaraz ten. A tym sobie jedziemy, nie? Pojedziemy sobie już sprzedać. 3,5 tony, no to nie jest jakoś tam specjalnie dużo. Ale zawsze coś tam, jakaś kaska może wpadnie, nie? Ja nawet nie wiem, czy w ogóle zdążymy coś jeszcze dzisiaj pozgrabiać, bo jak ja zanim tam dojadę, to wiecie. Czas trochę minie. Jak cały odcinek będą usługi towalne. Wreszcie nie, bo tam jeszcze kilka minut mieliśmy na tego. Kilka minut jeszcze robiliśmy miniaturkę. Walenie Messiego po mordzie? Ta, żartujesz. Wolne? Wolne tam? Bo, o, dobra. Wolne nie było, ale wyjedziemy sobie. Już bieg mi się skończył, już znowu łopatkę cisnąć. O. Przełączanie radyjka to jest coś super. Dopiero, szkoda, że dopiero teraz to odkryłem, nie? Renowacja obiektów sportowych typu stadion, hale treningowe. A taka gierka, czyli po prostu ten? Bym się tym nie zajmował, tak. Ten NTZ na wolnych obrotach chodzi jak Władek na lewych obrotach? No trochę tak. A, gierka taka. Ej, to sobie spoko, nie? Czyli co, robię takiego House Flippera, tylko wersja nowej, tak? Stadion Flipper. Miałem swojego boksa poskładać, ale dostałem urwicy przy lutowaniu tego i walnąłem to. Nawet nie wiem, gdzie Arduino teraz jest. No ale spoko to jest, nie? Fajna rzecz, jakby nie było. No, to jeszcze mam do... Jezu, i to jest do zgrywania wszystkiego, masakra, nie? O panie, zanim stąd wyjadę. Dobra, jest. Teraz otwartą linię. Dobra. Dziewiątka wbijana i lecimy. Mamy to ogólnie zawieźć na PGR. Więc spoko. Niedaleko to jest. W ogóle fajna jesień jest, nie? W tym farmingu teraz. Mi się mega podały te liście. Wydaje mi się, że jesień, już to mówiłem wielokrotnie, ale mówię jeszcze raz. Jesień to najładniejsza pogoda w farmingu, nie? Jeszcze jak jest taka mgiełka fajniutka i w ogóle to jest spoko. Boże, co ja zrobię ze sobą, ty? Wyskidzę jakieś procesje. Tak, już, już jest po cięciu, dokładnie. Teraz nagrywamy sobie normalny odcinek, nie? Dobra, my to zawijamy na te płyty. I mamy chyba tutaj to sprzedać, nie? No więc mówię, 700 stówek wpadnie na pewno za kontrakt, a jeszcze myślę dodatkowo nam się kasa przyda. Bo coś nam zostanie na pewno. O, dobra. Coś na pewno to jeszcze zostanie. Dodatkowo, nie? Tylko bardziej na tył sobie poczekaj, jak podjechać z drugiej strony, nie? Ty, 6 stówek za to dostaliśmy. A zgasimy sobie od razu. 6 stówek za to i 7 stówek za kontrakt, nie? No to 1300 zł wychodzi nam. Odbierz. No. I fajna rzecz. Dobra. A, trzeba jeszcze rozłożyć, dobra. No i co? I jadymy, nie? Chyba z tematem. Piątko pójdzie chyba to jest zgrabianie, nie? Oj, jednak czwórka chyba będzie szła. Ta, czwórko bardziej idzie. No, więc dobra, jeszcze sobie pozgrałem trochę łąkę. Całe raczej nie zdążymy, ale tak może kółka jakieś dookoła walniemy i ze 3 po koło się uda. Kurwa, to jest kurwa przez B. Garownicę całą oblałem. O Boże, współczułeś. Ja kiedyś oblałem piwem, nawet na streamie to było, klawiaturę, która jak widzicie, no jest za mną, na wystawce już, nie? 18-letnia klawiaturka, wtedy 17-letnia, nie? 17-letnia. Poszła się pierdzielić. Niestety. Najpierw tam problem z przyciskami, a potem już całkiem kaput, nie? Dobra, no i ale nie, spoko. Na pewno dzisiaj jeszcze sobie na streamku sobie tutaj podziałamy z tym z tą łąką, będę chciał też to sprasować. I myślę, że w kolejnym odcinku zrobimy coś takiego, że jakieś tam kończenie prasowania może i zważenie tego na chatę, nie? Byśmy zrobili, nie? Taki jakby odcineczek. Bo też nie chcę wam robić za każdym razem gdzieś tam pokazywać, jakie to owijam i tak dalej, bo tych owijania tego i tak jest dużo. No ale taka... No takie są klimaty krowiarzy, nie? Jak macie krówki, farmingu, to wiecie, jak to wygląda, nie? Że dużo rzeczy po prostu rzeczy jest tak, że się ciśnie no po parę razy, nie? Dobra.
Mamy to elegancko. Włączymy sobie, ja sobie cofnę. I pojedziemy tam tamtej strony chyba, nie? Bo tutaj... O, tamtej strony raczej podziałamy sobie. Bo tu trochę mi się nie wychodzi... Nie wychodzi mi trochę tutaj przejazd, nie? A to będzie fajnie. Okej. No, odpaliło się? Odpaliło się, dobra. Puszczone. O! Co się po prostu jeden. Myślę też, że niedługo trzeba będzie zainwestować troszkę bardziej w kosiarki. I te sprzęty zielonkowe, bo... Mimo, że sprzęcik jest... no daje radę, to po prostu długo z tym schodzi, nie? I to trochę też robi problem z tym potem. Okej. Tu pamiętacie, jak żeśmy to kosili tego ziomeczka po latku, widzicie, już elegancko wgiełkowało, nie? Może fajnie to po psy radzi. Ty, no ale 1300 dzisiaj za ten kontrakt, naprawdę fajna cena. Ogólnie myślę, żeby już nie kupować jakiegoś zbiornika na paliwo, jakiegoś Mauser albo coś, bo z tymi bańkami to latam cały czas. Tymi kanistrami po wiosce i tak trochę sierniawka, więc raczej chyba zamówię sobie jakiś taki... jakieś takie Mausera na gospo. Tysiączka litrów przyda się, nie? Tylko raczej na wiosnę jak już, bo teraz mi się na bardzo nie przyda. A na wiosnę jak najbardziej, nie? Piono, kiedy podpis? Pisałem ci, żeby dzieci podpisze chyba, nie? Tego, wiesz co? Żeby nie było po odcinku, teraz skończę nagrywać, przypomnij mi się, to ci podpiszę, dobra? Bo ja też jakby nie robię tego tak do końca na bieżąco. Tylko po prostu patrzę, jak ktoś tam wysyła ten podpis i jest tak dalej. To jest sobie takie jakby, wiesz... Jeden dzień, kiedy tę nagrodę odbieram, nie? Także po odcinku skończę nagrywać i daj mi znać. Ale wiecie co, chyba nawet myślę, że to już jest dobry moment, żeby ten odcinek powoli kończyć. Może zrobimy sobie trochę tutaj jeden z przejazd albo coś. Bo widzę, mam 25 minut odcinka, a jeszcze tam było cięcie na miniaturkę. Nie do końca pamiętam, jak to szło, nie? Więc... Nie wiem, ile tam tego materiału wytnę, a chcę tak mniej więcej około 20 minut odcinka robić, nie? No, i co? Myślę, że te belki sobie pozbieramy i następny odcinek to będzie raczej taki już chyba listopad-grudzień, gdzie już będziemy powoli coś tam sprzedawać sobie, jakieś nasze uprawy. W końcu trochę tego pola też może się dokupi więcej, bo mamy go trochę i tak, już dużo. A jeszcze mamy cały czas, pamiętajcie, zboża w silosach, które też trzeba będzie wywieźć, nie? Trochę tam sobie zostawię materiału jeszcze siewnego, bo chcę też coś posiać na wiosnę. I mam ogólnie dla was zarobisty pomysł, jak będziemy budować silos, nie? W sensie, będę, jak wam mówiłem, będę kopał ten silos, nie? Więc coś ciekawego to myślę dla was będzie, nie? Ale to zobaczycie niedługo. Silos oczywiście na kiszonkę, nie? Bo będziemy sobie siać kukurudzę jeszcze. Więc jakieś fajne poletko takie, by się pod kukurydzę przestało kupić, coś dłuższego. A nie takie zawiasy. Także będziemy tam działać, nie? Ty tak mi się to fajnie robisz, nawet odcinka mi się nie chce kończyć, nie? Jestem na feriach, nie mam grania w wejście... I nie mam grania w wejście 2, w Farming 2 na PS4. Jeszcze tylko 3 dni. A, no to... Słabiutko. Jak jeszcze tylko tyle dni ferii, nie? A właśnie, bo teraz... poniedziałek już ludzie wracają, nie? Normalnie. Niektórzy już, nie? Z ferii. Kurde, ferie tak szybko się skipują, że to masakra, wam powiem. Dopiero co były pierwsze ferie, a teraz już tam czy dawno skończyli, teraz zaraz ci kończą kolejni, nie? I tak naprawdę ciągle coś się dzieje tutaj. Już ty nie pojesteś, no właśnie, no. A gdzie byliście na feriach ogólnie? Gdzieś tam, nie wiem, jakieś prawie dzień na feriach często do dziadków, nie? Albo gdzieś takie, gdzieś bardziej po rodzinkach, nie? Co z nim w chacie, nie? Nie zawsze się udawało gdzieś wyjechać, ale może wam się udało gdzieś wyjechać. No już ferie na wsi to takie, wiecie, no. Ferie na wsi to ferie na wsi, tak nie? A skończy ferie tym temu. No widzisz, no to mówię, właśnie na klucze kończą. Dobra, wykończy ferie, ja kończę ten odcinek, bliska. Dziękuję wam za uwagę. Bardzo miło, że się tutaj spotykamy i że tu wpadacie na te odcinki. Mam szczerą nadzieję, że wam się on spodobał. Jeżeli tak, to jakąś łapkę byście mogli zostawić dla mnie. Subika też, bo widzę, że naprawdę ostatnio się rozkręcamy z tym, więc... Ale mam kopa, takiego motywacyjnego, nie? Więc jeżeli będę suby leciał i te łapki też, to ja mam motywację, żeby to dalej daily ciągnąć, bo mi się to po prostu mega podoba. Dzięki za odcinek, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, papa, pozdrawiam.